Cześć kochani, tym razem znowu zabieramy Was na wystawę, my tacy trochę wystawowi jesteśmy i często szukamy jakichś tam eventów, gdzie można sobie pooglądać zdjęcia, bo ja i mój Krzyś robimy zdjęcia, no więc to nas też bardzo interesuje, ale każda okazja jest dobra, żeby pokazać Wam też kawałek Londynu. Dzisiaj zmierzamy w kierunku Waterloo Station, ponieważ tam jest wystawa Landscape Photographer of the Year 2015, czyli najlepsze zdjęcia krajobrazowe z okolic całego UK, które będziemy mogli zobaczyć, ale chciałam Wam też pokazać odrobinę Londynu. Nie wiem dlaczego, ale ilekroć widzę Parlament i ilekroć przechodzę tędy, to zawsze mam ochotę zrobić sobie zdjęcie, tak jakbym tutaj była pierwszy raz i zawsze wzbudza to we mnie jakąś taką ekscytację. Czasami jak właśnie jestem w centrum i widzę te wszystkie londyńskie zabytki, to czuję się tak, jakbym była tu pierwszy raz. Za mną w tle oko Londynu, czyli London Eye. Celu dzisiejszej wyprawy. To dworzec Waterloo wygląda tak trochę inaczej niż inne stacje w Londynie, ze względu na te freski, rzeźbienia. No, z zewnątrz jest naprawdę bardzo ładny. Proszę Was na tą wystawę. Pooglądamy i popowiadam, co tam widać. Za mną zdjęcie zwycięskie. Tutaj to zdjęcie. Zdjęcie to fotografia z Dorset. Śnieg. Na takie białe części, które widzimy na zdjęciu na plaży, to nie jest jakiś biały piasek, to jest mąka, to jest po prostu śnieg. Pod nim zdjęcie osobiście mnie najbardziej odpadło, to zdjęcie pokusy. Zdjęcie zwycięzcy w kategorii młodych fotografów. I tutaj kropli wody, kropli rosy, odbija się to, co mamy w tle, czyli ta śliczna stopy. Bardzo lubię zdjęcia, ponieważ sama trochę zajmuję się fotografią, to bardzo lubię zdjęcia, gdzie mamy takie bardzo duże rozmycie. O, tutaj są zdjęcia. To jest zdjęcie, to jest typ zdjęcia, który dla mnie jest po prostu marzenie. Ja bym była bardzo szczęśliwa, gdybym umiała takie zdjęcie zrobić. No podejrzewam, że bym umiała, tylko no dobra, może jestem trochę leniwa, może się nie chcę nauczyć, ale to jest zdjęcie na pewno robione na długim czasie, to wiem. I ktoś w długim czasie naświetlany, tak to się fachowo nazywa. No ja osobiście uwielbiam takie zdjęcia. To takie ni to zdjęcie, ni to obraz, no przepiękne. Taka bajkowa plenda. Ja czytałam swojego czasu książki Kasi Michalak i ona właśnie opisuje takie bajkowe przestrzenie, pełne włosów, takie ucienie, taka mglistość, taka trochę dla mnie rusałkowate, te prerafaelickie. Tutaj jest zdjęcie, które mnie niesamowicie rozczuliło. Trochę mi się kojarzy z naszą polską pustką i z Wydmami, ale zdjęcie ludzi już w jesieni życia, którzy przynajmniej mężczyzna, bo kobiety z tyłu nie widać, pomaga w przejściu. I no nie wiem, ale to zdjęcie dla mnie emanuje takim niesamowitym ciepłem i miłością. No jest takie... A propos londyńskich klimatów, widzimy
Sound Paul Cathedral. To jest widok z Szarda. Swoją drogą jeden z moich ulubionych londyńskich widoków. Niestety nie widziałam Sound Paul Cathedral z perspektywy Szarda, ale nie bardzo lubię sam wygląd Sound Paul Cathedral. To zdjęcie to dla mnie pierwsze skojarzenie piosenka starego dobrego małżeństwa. Zmieniajcie szczęśliwe. Będzie z nim spokojny. Ze mną można tylko iść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. No, moje zdolności wokalne może są do dyskusji, ale pierwsze skojarzenie, pierwsza myśl to właśnie ta piosenka. Przepiękne wrzosowisko gdzieś w jakimś lesie. Chciałoby się usiąść pod drzewem i zapomnieć wszystko. Te zdjęcia za zupełną darmożkę możecie zobaczyć właśnie tutaj mieszkając w Londynie. Warto skorzystać z takich sytuacji, bo tutaj naprawdę wiele wystaw jest za darmo, na wyciągnięcie ręki. Przy okazji jest to okazja do wspólnego wyjścia i do nienudzenia się w soboty.